Klaudia Szustek, witam Państwa. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Przed nami dosyć pochmurna i deszczowa noc. Opady deszczu ze śniegiem pojawią się m.in. w Wielkopolsce, w Bydgoszczy oraz w Łodzi. Natomiast w Warszawie, w Małopolsce i na Podlasiu bez opadów i tam zachmurzenie umiarkowane. Różnica temperatur będzie dosyć spora, od minus 6 stopni w Białymstoku do 4 stopni powyżej zera na Pobrzeżu Szczecińskim. Ciśnienie 1017 hektopaskali. Sprawdźmy jutrzejszą prognozę dla Europy. Jutro opady śniegu i opady deszczu pojawią się m.in. w Skandynawii, w Wilnie, a także w Moskwie. W Moskwie na termometrach minus 4 stopnie. Więcej słońca ujrzą mieszkańcy Kijowa, a także Aten. W Atenach na termometrach 12 stopni do 16 stopni w Rzymie. Sprawdźmy jutrzejszą prognozę dla naszego kraju. Piątek z przewagą opadów deszczu ze śniegiem na południu i w centrum Polski oraz opadów deszczu na północnym zachodzie. We Wrocławiu bez opadów tutaj pojawi się więcej słońca i na termometrach aż 8 stopni powyżej zera. W pozostałych regionach 6-7 stopni na Pomorzu Zachodnim, 4 stopnie w Bydgoszczy i w Gdańsku i 0 stopni w Białymstoku. Sprawdźmy prognozę pogody na 3 kolejne dni. Sobota z przewagą opadów deszczu ze śniegiem oraz opadów deszczu na termometrach od 2 do 4 stopni. Niedziela dosyć pochmurna, deszcz ze śniegiem pojawi się niemal w każdym regionie naszego kraju, z wyjątkiem Dolnego Śląska. Tutaj opady deszczu. Temperatury coraz wyższe od 2 do 6 stopni. Poniedziałek całkiem ciepły na zachodzie, tutaj nawet do 9 stopni powyżej zera, 5 stopni w centrum, 2-3 stopnie na wschodnich krańcach Polski. Przewaga opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.